Tak wygląda atak nocnego smogu, czyli nocny atak smogu, moi drodzy. Jak ktoś myślał, że problem tylko i wyłącznie dotyczy Krakowa, no to nie dotyczy tylko Krakowa. Ja teraz tak sobie wyszedłem tutaj wieczorem i zaobserwowałem, że właśnie coś się złego dzieje. I tak mówię, ej, to jest chyba mgła, no bo patrzcie, jak zatrzymamy się... A, i to nie jest dym z moich ust. Czy tam dym, para. To nie jest para z moich ust, bo jak przestanę mówić, uwaga... No to dalej to mamy. Więc jeżeli ktoś myślał, że to tylko i wyłącznie dotyczy dużych miast, a ja mieszkam w małym mieście, no to odpowiedź brzmi nie. Jeżeli ktoś na przykład chce sobie pobiegać albo pojeździć na skuterku czy tam na rowerze, no to też raczej życzę powodzenia. A jeżeli ktoś teraz podróżuje samochodem, no to powiem szczerze, nic nie widać. To tam samochody, to w ogóle te samochody są może paręnaście metrów od nas. Słychać je, ale w ogóle nie widać. Więc widoczność jest na kilka metrów. Może kilkanaście, jeżeli jest światło. No a jeżeli tego światła nie ma, to tak naprawdę bardzo mało widać. I sprawa jest taka, że jak na przykład ktoś sobie otworzy okno w domu o takiej porze i jeżeli ktoś ma po prostu dosyć delikatne, no może nie ciało, może ktoś ma delikatne drogi oddechowe, no to może nawet odczuć takie bardzo niefajne wrażenie, że się dusi, że wdycha na przykład dym z komina. Więc... nie wiem, w jakich miastach mieszkacie i czy takie problemy są, bo w ogóle dzisiaj myślałem, że to tylko i wyłącznie jest zwykła para, nie? Że to jest w ogóle mgła, bo dzisiaj padał deszcz, no i właśnie po tym deszczu przeważnie jest spokój, tak? Nie ma tego smogu. No ale to, co się dzieje, to wam powiem szczerze, bardzo nawet źle się oddycha. Ja jako osoba, która w jakiś sposób tam nie odczuwa bardzo dotkliwie tych takich oznak tego, że faktycznie coś się dzieje złego w powietrzu, to jednak jak dzisiaj wychodziłem na dwór, no to w ogóle źle się czułem oddychając. Naprawdę. Więc nie ma, naprawdę, nie ma wesoło. Trzymajcie się i uważajcie na siebie, papa.